Wczoraj stońskowolscy policjanci ujęli mężczyznę, który w ciągu ostatnich tygodni jeżdżąc wieczorami rowerem po ulicach miasta okradał przechodniów z torebek i saszetek. Przez ostatnich kilka dni na terenie miasta pojawiły się patrole operacyjne, które właśnie w godzinach od godziny 16 do godziny 21 wnikliwie obserwowali teren miasta. Udało nam się wytypować kilka osób, które w tym momencie, w tych godzinach poruszały się na ulicach, gdzie dochodziło do kradzieży. Funkcjonariusze kryminalni na terenie jednej ze szkół w Zduńskiej Woli zatrzymali 17-letniego mieszkańca miasta. Przedstawiono mu zarzuty. Wcześniej Bezpośrednio po zatrzymaniu zrobiono jeszcze przeszukanie w miejscu zamieszkania. Tam znaleziono większość ze skradzionych toreb, telefonów i dokumentów. Mężczyzna oczywiście przyznał się do przedstawionych zarzutów. Ostatecznie ustalono, że przez trzy tygodnie rozbójniczej działalności 17-latek napadł na pięć osób, z których cztery udało mu się okraść. Mężczyzna tłumaczył się tym, że myślał jak zdobyć pieniądze. W pewnym momencie wpadł na pomysł, że to będzie chyba najlepszy, i najskuteczniejszy i najszybciejszy sposób na otrzymanie na uzyskanie jakiegoś dofinansowania na otrzymanie zastrzyku pieniędzy. A łupy rzeczywiście były dość pokaźne. Blisko 2000 złotych w gotówce i 5 telefonów komórkowych. Za uprawianie takiego procederu młodemu mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności, choć pewnie może liczyć na pewną wyrozumiałość sądu z uwagi na fakt, że nigdy wcześniej nie był notowany. Stróże prawa mają nadzieję, że sprawne ujęcie tego przestępcy i czekająca go nieuchronnie kara skutecznie zniechęcą jego ewentualnych naśladowców.